Witam Was wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie. Jest dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ goszczę tutaj mojego serdecznego przyjaciela, doktora Rafała Maksima, który pracuje w Białostockim Centrum Onkologii na oddziale radioterapii i odpowie na kilka nurtujących pytań z dziedziny onkologii. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Cię. Chciałabym dowiedzieć się, jeżeli mam jakieś obciążenie genetyczne, u mnie w domu, moja mama na przykład miała nowotwór, przypuśćmy, piersi, czy ja mogę zbadać się i dowiedzieć, czy jest jakieś prawdopodobieństwo tego, że ten nowotwór kiedyś może u mnie wystąpić? Tak, generalnie są skłonności rodzinne, jeżeli chodzi o nowotwór piersi. Są programy i specjalne badania genetyczne, które mogą wykryć pewne znane mutacje genów, które w istotnie statystyczny sposób podwyższają ryzyko zachorowania na taką chorobę w przyszłości. Jak możemy znaleźć taką poradnię genetyczną? Wszystkie miasta wojewódzkie oraz większe aglomeracje miejskie na pewno takie poradnie genetyczne mają. Cała lista będzie po prostu na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam na myśli te poradnie, które oczywiście wykonują badania i wizyty nieodpłatnie, tak? Bo płatnych przychodni genetycznych jest zdecydowanie, no pewnie drugie tyle, tak? Jasne. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, no bo mówimy tutaj o osobach, które oczywiście, że zgłaszam się do takiej przychodni, no i mamy te badania wykonane, ale kiedy ja na przykład, u mnie w rodzinie nie ma żadnych nowotworów, nikt nie ma nowotworu, czy jest sens i czy ktoś mi wykona takie badania, jak pójdę do takiej poradni? Za pieniądze wszystko jest możliwe, to absolutnie. Natomiast myślę, że oznaczanie czy badania w kierunku występowania mutacji pewnych genów, tak, tych, o których wcześniej mówiliśmy, nie ma większego sensu dla takiej populacji nieobciążonej, tak, bez wywiadu rodzinnego w kierunku chorób nowotworowych, gdyż te mutacje są bardzo rzadkie i wykonanie, żeby znaleźć jedną osobę, która ma taką mutację, która w przyszłości być może będzie miała wpływ na to, że ta choroba się rozwinie, jest po prostu nieefektywne kosztowo. To są za duże grupy osób, które... Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ta osoba taką mutację ma. Dokładnie. No dobrze, no to powiedzmy teraz trochę inaczej. Słabo się czuję. Ostatnio ciągle śpię, jestem zmęczona. Myślę, że mogę mieć nowotwór jakiś. Czy mogę iść do lekarza albo po prostu do laboratorium i wykonać jakieś badania, które im powiedzą, tak, masz nowotwór. Chciałbym, żebyśmy żyli w takich czasach, gdzie w drodze na zakupy zatrzymujemy się w laboratorium, pobieramy próbkę krwi i już za 3 godziny wiemy, czy taką chorobę mamy, czy nie. Nie ma takich metod. Pewnie pytasz mnie pod kątem markerów nowotworowych, bo dokładnie, o to bardzo często pytają pacjenci. Tak, do mnie przychodzą pacjenci do gabinetu lekarza rodzinnego i proszą, dają czasami nawet rozpiskę i proszą o wykonanie dokładnie tych markerów, bo chcą wiedzieć, czy mają nowotwór. Markery nie są idealne. Musimy o tym pamiętać. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo w wyniku fałszywie pozytywnego, jak i w wyniku fałszywie negatywnego. Nie są to badania wystarczająco swoiste i specyficzne, dlatego nie jest to metoda do wykrywania choroby nowotworowej. Poziomy markerów dla lekarza specjalisty, który zajmuje się leczeniem nowotworów, są przydatne. W momencie rozpoznania diagnozy oznaczamy poziom wyjściowy i w trakcie leczenia i w trakcie kontroli po zakończonym leczeniu, określając jego poziom i wiemy, że on nie podwyższa się i prawdopodobnie taki pacjent ma mniejsze ryzyko wznowy, tak, że ta choroba wznowiła się w nim, jak i samej skuteczności leczenia, bo w przypadku na przykład nowotworu odbytnicy, jeżeli mamy wysoki poziom CA i mimo leczenia on cały czas zajmuje bardzo wysokie wartości, mamy jakiś indykator na to, że nasze leczenie może nie jest skuteczne. Inaczej, czy są jakieś właśnie programy profilaktyczne, czy są jakieś, czy ja bezpłatnie oczywiście mogę się gdzieś zgłosić, żeby wykryć wcześniej ten nowotwór, albo na przykład wykryć jakąś patologię, która może kiedyś rozwinąć się w nowotwór? Tak, są programy takiej profilaktyki chorób nowotworowych, refundowane przez NFZ dla pewnej grupy chorób. Cała lista jest dostępna w internecie i pewnie umieścisz tutaj zaraz pod moją wypowiedzią link. Ale są to na przykład, jeżeli chodzi o nowotwory jelita grubego, odbytnicy, tak, kolonoskopię po 50 roku życia dla pewnych grup chorych, nowotwory szyjki macicy i cytologię po 25 roku życia, nowotwory piersi, mammografia co drugi rok po 50 roku życia. To są takie najbardziej, tak, takie punkty sztandarowe naszego Ministerstwa Zdrowia, w których te choroby możemy szybciej wykryć. A czy my możemy w domu jakoś się badać, żeby też sprawdzać, czy ten nowotwór jakoś nie wystąpił u nas?
Tak, jest to bardzo ważne nawet, gdyż tak jak tutaj wspomniałem, na przykład o nowotworze piersi, dopiero po 50 roku życia przysługują mammografie darmowe dla wszystkich kobiet. Aczkolwiek no, te nowotwory zdarzają się w coraz młodszym wieku, dlatego duży nacisk, tak, nawet poniżej 30 roku życia. To są rzadkie przypadki ciągle, ale się zdarzają. Kobiety powinny same sobie badać piersi i w przypadku wyczucia jakichś niepokojących zmian udać się do lekarza. Mężczyźni na przykład badanie jąder, temat taki może delikatny i cały czas gdzieś krążący przy na granicy tabu, ale powinniśmy to wykonywać, bo jeżeli sami o siebie nie zadbamy, to nikt nie weźmie nas na ręce i nie zaniesie tak pod odpowiednie drzwi. Oczywiście, super. Bardzo się boję tego, że mogę kiedyś mieć nowotwór. Czy coś mogę zrobić? Czy mogę coś przyjąć? Czy są jakieś magiczne leki? Albo no, czy może mój styl życia w jakikolwiek może wpłynąć na to, żeby ten nowotwór się nie rozwinął? Tak. Przede wszystkim nie palić papierosów. Jest to absolutnie punkt numer jeden, jeżeli chcemy uniknąć wielu chorób, bo nie mówimy tutaj tylko o nowotworach. Większość społeczeństwa myśli, palenie papierosów to rak płuc. Nie, palenie papierosów to rak jamy ustnej, rak migdałków, rak krtani, rak płuc, oskrzela, ale też drogi eliminacji tych toksyn, które są wchłaniane z dymem tytoniowym, czyli rak nerki, rak pęcherza moczowego na przykład. Niestety, ale 9 na 10 przypadków raka płuca jest związane z paleniem tytoniu. Oprócz palenia, coś jeszcze jest? No tak, nasz styl życia, stres. To tak ogólnie w ogólnym pojęciu. Narażenie na jakieś substancje chemiczne, dieta, tak, nadużywanie alkoholu, to też ma wpływ na nowotwór żołądka, jamy ustnej. To są podobno właśnie... w badaniach wyszło, że kobieta, która regularnie spożywa alkohol, ma większe prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu piersi. To prawda? Tak, jestem fanem medycyny opartej na faktach, absolutnie. Medycyna oparta na przeczuciach jest złą medycyną i nie powinniśmy jej praktykować. I tak samo mężczyźni, którzy nadużywają alkoholu, to są mężczyźni, u których może wystąpić nowotwór piersi. Czy są jakieś magiczne substancje, jakieś leki, jakieś suplementy diety, które w badaniach klinicznych wyszły, że one zmniejszają prawdopodobieństwo? Nie. Są raczej badania, które szukają czynników, które podwyższają prawdopodobieństwo tak, choroby nowotworowej. Na przykład teraz dużym tematem jest rozwój chorób nowotworowych w zakresie głowy i szyi, tak, w okolicach gardła, związanych z zakażeniem wirusem HPV. Dlatego, że takie zakażenie może promować do rozwoju takiego nowotworu w młodszych grupach wiekowych. Kiedyś osoby z takimi chorobami to byli mężczyźni po 60 roku życia, nadużywający papierosów i alkoholu. Teraz z uwagi na zmianę zachowań seksualnych, bo wirus HPV jest to wirus przenoszony drogą płciową, zmienia nam tą grupę chorych i to są mężczyźni przed 40 rokiem życia też bardzo często, albo w okolicach 40, wykształceni, aktywni seksualnie. Nie żonaci na przykład. Tak. No dobrze, to jeszcze może wspomnijmy o jednej właśnie co do HPV, bo jeszcze to też jest profilaktyka, tak? Ponieważ jest szczepionka, która u kobiet, u dziewczynek, które jeszcze nie współżyły, zaleca się i wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju raka szyjki macicy. Tak, jest kilka szczepów tego wirusa, które jest wybitnie kancerogenne, tak? I rzeczywiście znamy już kilka tych typów, które przez wiele lat jakby w okolicy błony śluzowej uszkadzają materiał genetyczny, tak? Swoim naturalnym jakby procesem bycia i życia, tak? I te uszkodzenia przez wiele lat nawarstwiające się w końcu dochodzi do tego, że ta komórka zamienia się w komórkę nowotworową, taką, z którą nasz zwykły układ odpornościowy nie jest w stanie sobie i możemy poradzić. Tego temu zapobiec, szczepiąc się, więc oczywiście zalecamy szczepienia, tak. A jak najbardziej. I jeszcze ostatnia rzecz, którą taki bonus, czego się nie spodziewałeś, zadać takie pytanie. Co myślisz o Angelinie Jolie, która zrobiła to, co zrobiła, czyli usunęła sobie piersi i jajniki, ponieważ miała duże prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu? Okej, okay. Angelina Jolie to jest przykład medialny. Ja w swoim szpitalu leczę pacjentki obciążone właśnie mutacją w genie BRCA1 i BRCA2. To są osoby, które często decydują się na usunięcie drugiej piersi i usunięcie narządów rozrodczych. I uważasz, że to jest jak najbardziej... Uważam, że to jest decyzja trudna i tak naprawdę każda kobieta powinna sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jest to podwyższone prawdopodobieństwo, bardzo istotnie, rozwoju takiej choroby, ale to nie jest zawsze tak prosto powiedzieć, tak? Oczywiście, daj sobie usunąć piersi i tak dalej. Tak naprawdę w Polsce, żeby doszło do usunięcia drugiej piersi na przykład, bez choroby nowotworowej, tylko z samą mutacją, pacjentka musi mieć pozytywną ocenę wielu specjalistów, a również i psychologa.
Dobra. To dziękujemy w takim razie bardzo Rafałowi. Myślę, że film przyda się wielu, wielu osobom. I wszystkich Was oczywiście dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pa! Przyjemność po mojej stronie, dziękuję bardzo. Nie palcie papierosów i po 50 roku życia wykonujcie kolonoskopię, bo to ma wpływ na Wasze życie, bo nie na długość na Waszego życia. Wykonujcie cytologię, mamografię i szczepcie się. Dobra.